Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla was naprawdę dużo wiadomości. Przede wszystkim wczoraj o godzinie 18 dostaliśmy informację, że za tydzień w piątek, 17 listopada o godzinie 16 startuje nowy serwer. Jest to EU8, no i oczywiście jak pewnie wiecie, jak śledzicie, ja planowałem na tym serwerze od dłuższego czasu grać. Planuję tutaj robić swoją gildię na tryhardzie dla grzybiarzy. No i zaraz do tego wszystkie przejdziemy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie komentarze, czy Wy planujecie grać na tym serwerze. Jeżeli tak, to jaką klasą postaci? No i generalnie jakie macie plany na ten serwer? Ja to nagrałem we wtorek. Wy to pewnie dopiero dostaniecie w piątek. Natomiast właśnie mamy tutaj informację już od poniedziałku, od wieczora, że 17 listopada powtarzam o godzinie 16. wystartuje EU8. No i już od dzisiaj, od godziny 10 bodajże, można zakładać. Postać, dlatego że dzisiaj o godzinie 10 wystartowała prerejestracja. no i mamy tutaj 10 listopada, tak? 10 listopada to jest dokładnie piątek, czyli od dzisiaj. No i możemy dostać dodatkowych 25 grzybków na start, jeżeli założymy to konto wcześniej, przed startem serwera. No i co do klasy postaci, bo to Was pewnie ciekawi, najprawdopodobniej w tym momencie, jak ten film wlatuje na kanał, to już to wiecie. Ja jeszcze tego na pewno nie wiem, ale na 90% razem z EU8 wyjdzie Necromancer, czyli nowa klasa postaci. No i ja tą nową klasą postaci. Będę na pewno grał, jeżeli oczywiście będzie dostępna. No, a jeżeli nie, no, to będziemy sobie tutaj grać druidem na tym E8. No, i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Będzie nowa seria na kanale, no, i będziemy sobie tryhardować. Tak naprawdę, troszeczkę kanał odżyje, no, bo w tym momencie mamy dużo postaci, na których stopujemy lochy. Mamy Magusia i zabójce, którzy mają naprawdę wysoki level i ciężko tam cokolwiek już kliknąć, bo tych lochów niewiele zostało. Tak więc, kanał troszeczkę odżyje właśnie w związku z tą serią. No, i tyle, jeżeli chodzi o nowy serwer, to tyle, więc planuję tutaj grać, będę tutaj grał dość, no będę się starał po prostu grać jak najlepiej, wiadomo, na grzybkach i tak dalej więc będzie to nowa seria na kanale Co do kolejnej sprawy to jest Gildia oczywiście tak jak już dawno temu w sumie nagrywałem film i zapowiadałem Planuję na eu 8 zrobić swoją własną gildię, brakowało mi tego, dawno nie robiłem swojej gildii, tylko że będzie to gildia na tryhardzie i oczywiście mamy jeszcze sporo wolnych slotów, więc zapowiadam, że można do mnie pisać, można się zgłaszać no i można po prostu no aplikować powiedzmy do tej gildii Natomiast tutaj od razu powiem, że gildia jest tylko i wyłącznie dla grzybiarzy i to takich mocnych grzybiarzy. Jeżeli planujesz przynajmniej na start serwera kupać 7200 grzybków, czyli to są dwa pakiety te największe, powiedzmy po 3600 za 400 zł. No to no i oczywiście tam pakiet startowy, wiadomo, pakiet twierdzy i generalnie wszystkie te pakiety specjalne. No to możesz do mnie pisać. Wymóg to jest tak naprawdę no bycie grzybiarzem, tak jak już powiedziałem, no i posiadanie Discorda. Piszcie do mnie na Discordzie, bo mamy Discorda gildyjnego, tam się najłatwiej, skon najłatwiej skontaktować. No i po prostu no generalnie jest o wiele wygodniej, więc no, posiadanie Discorda to jest również wymóg, żeby właśnie do tej gildii dołączyć. Zobaczymy jak nam to wyjdzie, zobaczymy jak tutaj ta gildia z tego co wiem w ogóle bardzo dużo mocnych gildii startuje na EU8. Jest bardzo mocna ekipa czeska, bardzo mocna ekipa niemiecka, już tam się mniej więcej, no w sumie to sami ludzie się do mnie odzywali, pokazywali mi listy graczy i tak dalej. Więc rywalizacja będzie fajna, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Jak będziemy mieć powiedzmy po niej miesiącu serwera, jak już wszystkie lochy zrobimy, gildyjne, takie top 3, top 4, no to ja będę zadowolony. No a potem, z czasem, może ten ranking będzie wyższy. Tak czy inaczej mówię, brakowało mi swojej gildii, brakowało mi ogarniania tego. Zrobiłem gildię taką forfannę, eu 3 bodajże, dla widzów i tak dalej. Ona była, no mówię, bez żadnych wymogów, tak naprawdę tylko aktywność. No i po tym zachciało mi się gildii takiej na poważnie, żeby to sobie samemu ogarnąć, zrobić. No i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Więc mówię, że Planujesz grać na 8 startować tu, grać na grzybach, no to pisz do mnie. Ja tam się oczywiście odezwę do ciebie, odpiszę ci, dogadamy co i jak, wyślę dokładne wymagania, jakie są w tej gildii. Jeżeli sprostasz, to oczywiście zapraszam. Miejsc mamy jeszcze naprawdę sporo, więc to jest kolejna sprawa. No i tak naprawdę, ostatnia sprawa to jest giveaway. Oczywiście mamy listopad, mamy tutaj no już tak naprawdę 10, jak Wy dostajecie listopad, 10 listopada, więc jak co miesiąc za używanie kodu twórcy na stronie home.syfygame.net robię Wam giveaway, a w tym miesiącu giveaway będzie mniejszy, dlatego, że na dwa razy stówka, dlatego, że numerków było mniej. Już Wam tutaj pokazuję, jakie dokładnie mam numerki zapisane do tej pory, no i wygląda to w sposób następujący. Tutaj mamy pierwsze 40 osób, dalej mamy kolejne 40 osób, no i łącznie mamy tych numerków, jak widzicie, 105, więc nie za dużo. Mniej osób w zeszłym miesiącu użyło właśnie kodziku, więc giveaway po prostu mniejszy, tak jak Wam mówiłem. Giveaway e są zależne od tego, ile w danym miesiącu osób użyje tego kodu twórcy. Mogą tu być jakieś nowe osoby, które na przykład wracają do gierki na nowy serwer, czy coś, więc tłumaczę. home.syfygame.net to jest strona oficjalna twórców gry, no i tam mamy takie statystyki z całego świata gry, mamy jakieś tam no taką kartę z newsami, no i możemy kupować grzybki. Grzybki możemy tam kupować po cenach Niższych niż w aplikacjach, na przykład na Steamie, na aplikacjach mobilnych, no i cena jest 20% niższa, dlatego że już wam tutaj pokazuję. Na przykład na Steamie najdroższy pakiet kosztuje 5 stówek, no a na tej stronie kosztuje 4 stówki. Żeby się do tej strony zalogować, wchodzimy sobie w opcję. Jak już macie konto założone, jak trwa prerejestracja właśnie na u 8 to również macie dostęp już do tej strony i w ogóle już od teraz, jak ta prerejestracja ruszyła już macie to konto, to promocja 20% na te grzyby od razu jest na nowym serwerze u 8 więc już możecie przed startem serwera właśnie w tej grzyby się zaopatrzyć, no i mamy tutaj opcję w lewym dolnym rogu, tu mamy zakładkę postać, no i w tej zakładce mamy swoje ID postaci, więc no kopiujemy to ID, za jego pomocą logujemy się do tej strony, mówię to jest oficjalna strona twórców gry i możemy na swoją postać właśnie kupić sobie grzybki używając kodu neutral w polu kod twórcy ja dostaję 5% z tego co wy zapłacicie, nieważne czy kupujecie tylko pakiet startowy za dwie dyszki czy nawet klepsydry za 12 zł, czy najdroższy pakiet, ja od każdej transakcji dostaje 5% no i co Giveaway są co miesiąc u mnie na kanale jak ktoś ma ochotę to może wysłać do mnie screena z potwierdzeniem jak używa tego kodu twórcy ja to dodaję do siebie na discorda na kanał dopisuję do tej listy którą wam przed chwilą pokazałem no i mówię co miesiąc wyłaniamy sobie zwycięzców właśnie na jakieś tamy paysafe karty czy grzyby zależy kto co będzie chciał no i właśnie co do obecnego giveaway'a to mówię dwa razy 100% sto... PSC ewentualnie dwa razy 100 grzybki za 100 zł. No i jak to się odbywa? Pierwsze 100 PSC lub 100 zł, lub grzybki za 100 zł są dla osób, które właśnie używają kodu twórcy, które były na tej liście, którą pokazałem przed chwilą. No a drugie 100 PSC, bądź, bądź 100 właśnie no, grzybki za 100 zł, po prostu są wyłaniane z komentarzy pod tym filmem. Czyli po prostu piszecie jakikolwiek komentarz, najlepiej z kontaktem do siebie, żebym miał wam jak przekazać nagrodę. No i wtedy z taką osobą, jak wygra, się kontaktuje. I po prostu pytam, czy chce te grzybki, czy chce PSC, wysyłam. I tak naprawdę tyle. I kolejny giveaway będzie za miesiąc w grudniu. Oczywiście, no, ja akurat, jeżeli chodzi o giveaway, e, to robię regularnie, chyba od kwietnia albo jakoś nawet od marca. Tak więc, po prostu, jak ktoś śledzi kanał, to już zna te zasady, nie chcę mi się powtarzać. No, ale właśnie, w ramach wdzięczności za używanie tego mojego kodu twórcy na tej stronce staram się Wam jakoś zrekompensować to, że używacie. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie giveaway'a, no to startuje on teraz, czyli mamy 5. Myślę, że rozstrzygnięcie będzie dopiero w poniedziałek za tydzień, czyli macie około półtorej tygodnia, bo wiadomo, potem za tydzień będzie ten start serwera, będziemy się skupiać na tym, no i może w poniedziałek po starcie serwera, po tych pierwszych trzech dniach serwera na streamku, wyłonimy sobie zwycięzców na streamie, właśnie ja się z nimi skontaktuję, wyślę... Te nagrody, no i będziemy mieć ten rozdział zamknięty. Jeżeli macie jakieś pytania co do giveawaya czy coś, to piszcie do mnie na Discordzie albo w komentarzach. Tak jak mówię, w komentarzu najważniejsze, żebyście zostawili kontakt do siebie, jeżeli chcecie wziąć udział, dlatego że muszę się z Wami jakoś skontaktować. Teraz startuje nowy serwer. Możecie kupić nawet tylko i wyłącznie pakiet startowy z moim kodem. Możecie kupić pakiet startowy i twierdzy, grzyby, generalnie, no i to wszystko jeszcze się będzie liczyć, bo ja do tej listy, którą Wam przed chwilą pokazałem, będę jeszcze dopisywał przez te półtorej tygodnia trwania giveaway'a oczywiście kolejne osoby, no i potem mówię na streamku sobie wyłonimy yy, zwycięzców. Jeżeli chodzi o zasady to każde użycie kodu to jest jeden numerek yy, bo tu jak mogliście zauważyć co niektórzy na przykład Koko Kurczak ma tych numerków troszkę, yy, każde użycie kodu czyli na przykład nie wiem, kupujecie pakiet startowy i twierdzy to macie dwa numerki, jak kupujecie najdroższy pakiet za 400, stówki to z automatu macie dwa numerki, jak łącznie kupicie na przykład nie wiem, dwa pakiety po dwie stówki to również macie dwa numerki, dlatego w sumie macie wtedy trzy numerki, bo trzy razy, dwa razy użyjecie kodu, no i łącznie na łączną kwotę czterech stówek, więc wtedy dostajecie trzy numerki, no takie są mniej więcej zasady, że co cztery stówki jest dodatkowy numerek, no i każde użycie kodu to również jest dodatkowy numerek. Coś takiego wymyśliłem, robiłem głosowanie, Wam się to spodobało, więc takie zasady zostały. I chyba tyle z mojej strony, tak jak mówię, jeżeli macie jakieś pytania co do gildi, co do nowego serwera, co do właśnie giveaway'a, czegokolwiek, piszcie do mnie na Discordzie, piszcie w komentarzach, ja będę się starał odpowiadać, no, i czekamy na nowy serwerek. Czekamy na nową serię, najprawdopodobniej na nową klasę postaci. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie działało. Wszystko z mojej strony. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Subskrybujcie oczywiście dzwonem. Kciuka w górę zostawcie pod tym filmem. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Piszcie te komentarze. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.